Manchester City po raz czwarty z rzędu zostaje mistrzem Anglii. Pep Guardiola pobił wynik Sir Alexa Fergusona. Kai Havertz płakał po meczu. Arsenal ponownie tylko drugi. Piękne pożegnanie Jurgena Kloppa. Na Anfield płakał chyba każdy. Siemano, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Los Chelsea w rękach Manchester United. Robert Lewandowski z golem, a FC Barcelona zapewniła sobie tytuł wicemistrza. Aż 8 bramek w meczu Realu Madryt. Paris Saint-Germain bez Kyliana Mbappé wygrywa na zakończenie sezonu. Bayern Monachium dostanie kolejny przelew za lewego, a José Mourinho szykuje się do przejęcia tureckiego klubu. Osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie, ostatnio do nas dołączyły. Bardzo dziękuję. Aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie piłki nożnej, koniecznie subskrybuj kanał. Życzę Wam miłego, udanego dnia i zapraszam do oglądania. Wczoraj o godzinie 17 rozpoczęła się ostatnia kolejka tego sezonu Premier League. Do samego końca walce o mistrzostwo Anglii liczył się Arsenal i Manchester City. Mijanki w ostatnim meczu tego sezonu jednak nie doświadczyliśmy. Obie ekipy wygrały swoje spotkania i Manchester City po raz kolejny wygrywa ligę. Piłkarze Pepa Guardioli wygrali z West Hamem United 3-1 i za sprawą pięknego uderzenia Fodena z dystansu otworzyli wynik tego meczu już na samym początku. Równie piękną bramkę, tylko że przewrotką, zdobył Kudus, ale więcej młoty nie dały rady podziałać. Łukasz Fabiański swoimi interwencjami nie mógł pomóc Arsenalowi, ponieważ Polak cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych. Manchester City wygrywa ligę po raz czwarty z rzędu, czego jeszcze nikt inny na Wyspach nie dokonał. Nie udało się to nawet Czerwonym Diabłom prowadzonym przez Sir Alexa Fergusona. W ostatnich 7 latach 6-krotnie piłkarze Guardioli wygrywali Premier League, no a to oznacza totalną dominację. Co interesujące, Rodri nie przegrał od 74 meczów, w których to wziął udział. Jest to absolutny rekord w klubowym futbolu. Natomiast hiszpański trener zdobył już 17 pucharów jako trener Manchesteru City. Wielkie gratulacje, no i zapewne to nie jest jeszcze koniec. Guardiola potwierdził, że zostaje w Manchesterze City na kolejny sezon. Arsenal, podobnie jak rywale z północy kraju, zdobyli pełną pulę punktów. 2-1 wygrali z Evertonem, ale to nic nie zmieniło. Aby wygrać ligę, potrzebowali, aby obywatele stracili punkty. Jednak, jak już wiecie, tak się nie stało. Przegrać tytuł o zaledwie 2 oczka to bardzo niewiele i taka porażka na pewno musi boleć. Sam pokazał to Kai Havertz, który po meczu zalał się łzami. W internecie pojawił się także ten filmik, jak to jeden z kibiców Arsenalu natrafił na kibiców Chelsea, którzy to mieli z niego wielki ubaw. Majestatycznie było w Liverpoolu na Anfield, gdzie piłkarze Jurgena Kloppa 2-0 wygrali z Wolverhampton. W tym meczu akurat nie sam wynik był ważny, gdyż niezależnie od tego, jak ten mecz by się zakończył, i tak The Reds nie zmieniliby trzeciej pozycji w tabeli. Było to ostatnie spotkanie Jurgena Kloppa jako trenera Liverpoolu. Tak kibice przywitali autokar z trenerem i piłkarzami przed meczem, natomiast na samym stadionie przygotowano wielką oprawę z podziękowaniami dla niemieckiego szkoleniowca. Łzy Trenta Aleksandra Arnolda tuż przed meczem nie mogą dziwić, gdyż w tym momencie tak naprawdę opuszcza go futbolowy ojciec. To właśnie Jurgen Klopp wprowadził go do pierwszego składu w 2016 roku i teraz się z nim żegna. Płakał także Virgil van Dijk i pewnie każdy inny piłkarz i kibic na stadionie. Jurgen Klopp prowadził Liverpool w 488 spotkaniach, 303 razy wygrał, 100 razy remisował i 85 razy mecz kończył pokonany. Jeszcze podczas przemowy do kibic rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące nowego trenera. Będzie nim obecny szkoleniowiec Feyenoordu Rotterdam Arne Slot. Chelsea po wygranej z Bournemouth 2-1 zapewniła sobie awans do europejskich pucharów na kolejny sezon. Jednak jeszcze w tym momencie nie wiadomo, czy zagrają w Lidze Europy, czy jednak w Lidze Konferencji Europy. To jest w rękach Manchester United, które jeśli wygra FA Cup, sprawi, że Chelsea wystąpi w Lidze Konferencji Europy. Jeśli jednak to piłkarze Pepa Guardioli wygrają Puchar Anglii, The Blues awansuje do Ligi Europy. Natomiast same Czerwone Diabły 2-0 na wyjeździe wygrały z Brighton i ostatnio
ostatecznie z 60 punktami na koncie zakończyli ten sezon na 8 pozycji, Mewy z kolei na 11. Natomiast cały mecz rozegrał także Jakub Moder. Z wynikiem 91 punktów Manchester City wygrywa Premier League. Drugi jest Arsenal, który ma o 2 punkty mniej. 82 punkty na koniec tego sezonu zgromadził Liverpool, natomiast Aston Villa 68. Te cztery kluby zapewniły sobie bezpośredni awans do Champions League na kolejny sezon. Z Premier League spada za to Sheffield United, Bellingham oraz Luton Town. W przedostatnim meczu tego sezonu FC Barcelona zapewniła sobie wicemistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj 3-0 pokonali Rayo Vallecano po 2 golach Pedriego oraz jedynemu trafieniu Roberta Lewandowskiego. Niestety w wyścigu o króla strzelców Ligi Hiszpańskiej Robert Lewandowski raczej na pewno przegra z piłkarzem Villarrealu Aleksandrem Sorlotem. Wczoraj w meczu za Real Madryt zdobył aż 4 gole, z czego 3 padły w 8 minut, a samo spotkanie zakończyło się remisem po 4. To naprawdę zaskakujące, że piłkarze królewskich pomimo prowadzenia 4-1 dali sobie odebrać wygraną. Bramkę dla Realu Madryt zdobył m.in. Arda Guler, dla którego było to 5 trafienie w ostatnich 5 meczach królewskich, w których zagrał. Kibice po meczu podziękowali także owacjami na stojąco Modricowi. Jego umowa z Real Madryt wygasa z końcem tego sezonu i dalej nie wiadomo, czy zostanie on w Realu na kolejny sezon. Najnowsze doniesienia są takie, że jest to koniec tej przygody, ponieważ klub nie chciał jej kontynuować, no ale zawsze może się coś zmienić. Natomiast Girona, która także toczy walkę w czołówce ligi, wygrała dokładnie 3-1 z Walencją. Bayern Monachium, pomimo tego, że od blisko 2 lat już nic nie łączy go z Robertem Lewandowskim, dostanie za polskiego napastnika kolejny przelew. Okazuje się, że w umowie jest zapis o premii dla bawarskiego klubu. Jeśli polski napastnik we wszystkich oficjalnych meczach sezonu zdobędzie 25 goli, wczorajsze trafienie było właśnie tym 25. I teraz Barcelona musi przelać 1 250 000 euro na konto niemieckiego klubu. Paris Saint-Germain, które już wcześniej zapewniło sobie ligowy tytuł, na ostatni mecz tego sezonu udało się w osłabionym składzie. Trener Luis Enrique nie zabrał Kyliana Mbappé, Ousmane Dembélé czy Donnarummy. Jednak pomimo tego nie było problemów z wygraniem. Paris Saint-Germain 2-0 ograło Metz, co sprawiło, że zagrają oni w barażach o utrzymanie. Z ligą francuską żegna się natomiast Clermont oraz Lorient. Paris Saint-Germain z wynikiem 76 punktów wygrywa ligę, AS Monaco kończy sezon jako wicelider. Sensacyjnie Brest zapewniło sobie awans do Champions League. Lille zagra w kwalifikacjach do Champions League. Nicea oraz Olympique Lyon mają awans do Ligi Europy, a RC Lens zagra w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy. Besiktasz, który nie tak dawno zwolnił byłego trenera reprezentacji Polski, czyli Fernando Santosa, planuje zatrudnić kolejnego Portugalczyka. Tym razem mowa o José Mourinho, który miałby zarabiać za jeden sezon około 10 milionów euro. Osobiście mam nadzieję, że nie zdecyduje się na kontynuowanie kariery w Turcji. Chciałbym jeszcze zobaczyć Portugalczyka w dużym topowym europejskim klubie, pokroju Chelsea czy Bayern Monachium, który to akurat szuka trenera. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. We włoskiej Serie A Salernitana podejmie Weronę, natomiast Bologna zagra z Juventusem. W naszej polskiej ekstraklasie Zagłębie Lubin ŁKS Łódź, a w pierwszej lidze Podbeskidzie Bielsko-Biała zagra z Chrobrym Głogów. Na dziś to koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do samego końca. Zachęcam Was do obejrzenia tego poprzedniego filmu, gdzie mówimy o wielkiej klęsce Bayernu Monachium. Jeżeli po obejrzeniu tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego, to nie zapomnijcie go ocenić, będzie mi bardzo miło. Życzę Wam jeszcze raz miłego, udanego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!